Chłopiec miał zegarek? Jeśli sugeruje pan, że to Chuy ją zabił, on jest niewinny. W takim razie to pani zabiła siostrę. Nie, nie zabiłam jej. Dlaczego pani się denerwuje? Kochałam ją. Była moją siostrą. Siostry często się zabijają. Nie wiedziałam, ale wierzę panu. To trudne, żeby siostra zabiła siostrę, jednak to możliwe. Podejrzewa pani kogoś? Nie. Czy pani Weronika Saldívar ma wrogów? Tak, panią Marinę. Ona nienawidzi Weroniki, bo Weronika odebrała jej męża i miała wyjść za pana Ricarda. Wie pani o bardzo ważnych rzeczach. Wezwiemy panią, żeby złożyła pani zeznanie. Dziękujemy za współpracę. Dziękuję, Plutarko. Powiedz panu Ricardowi, że tu jestem. Dobrze, proszę pani. Leandro, czy jest już Ricardo? Gdzie on może być? Kochani, witaj, słonko. Jak się masz? Bardzo dobrze, a ty? Cieszę się, że cię widzę. Na górze powiedzieli mi, że pijesz tu kawę. Napijesz się? Nie, dziękuję. Wyglądasz na zadowolonego. Co się stało? Jestem zadowolony. Widać. Byłem ze swoim synem. Z Chuyem? Tak. Mam propozycję. Nie zgadniesz, co on zrobił. Co? Nazwał mnie ojcem. Poczułem się... Sam nie wiem. Teraz musimy być razem. Musimy stworzyć rodzinę dla Chuya. Oczywiście. Ja też mam dobrą wiadomość. Poza tym, że zostaniesz nowym dyrektorem generalnym moich firm, ja? Pewnie. Po ślubie proponuję przepisać wszystko na twoje nazwisko. Nie, nie. Posłuchaj mnie. Nie chcę, żebyś cokolwiek mi dawała i nie będę żadnym dyrektorem. Wolę uczyć w szkole. To mi się podoba. Przykro mi, bo miałam inne plany. Ale skoro tak chcesz, proszę bardzo. Dziękuję. Nie dziękuję. Pragnę dla ciebie tego, co najlepsze. Chcę, żebyś był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Naprawdę? Tak. Uszczęśliwiłaś mnie. Zresztą nie mógłbym myśleć o czymś innym, tylko o swoim synu. Poświęcę mu cały swój czas. Rozumiem. Mogę ci zadać pytanie? Słucham. Pokazałabyś policji dowody przeciwko Chuyowi? Zrobiłabyś to? Pewnie, że nie. Bo skazałabym Chuya na dożywotnie więzienie. Nigdy do tego nie dopuszczę, gdyż zrobiłabym ci wielką krzywdę. Moim celem jest uszczęśliwienie cię, a nie sprawianie bólu. Nie denerwuj się tym. Dziękuję. Chcę dla ciebie tego, co najlepsze. Pocałuj mnie. Szkoda, że nie słyszałam, jak nazywasz go tatą. Co zrobił profesor Ricardo?
Rozpłakał się i objęliśmy się. Dziwnie się czułem, mówiąc tata. Brakowało ci ojca. Niczego mi nie brakowało, ale... Było mi przykro, kiedy pani Marina kazała mi wybrać między wami. Opowiadaj. Powiedziałem, że jeśli mam wybrać, to wolę Lupę Tovar. Mój syn. Z tobą chcę rozmawiać. Co zrobiłem? Co się stało? Byłeś w domu pani Weroniki Saldívar? Tak. Groziłeś jej? Tak. Jak mogłeś być tak bezmyślny? Co jej powiedziałeś? Nie wiem, byłem wściekły. Lepiej sobie przypomnij. Policja cię o to spyta. To poważna sprawa. Pomyślą, że spełniłeś swoją groźbę. Marino, wybacz, że nalegam, ale nie powinnaś rozdzierać Chuya i Ricarda. Chuy chce być z wami. To, co zaszło między tobą i Ricardem, to inna sprawa. Musicie rozgraniczyć wasze sprawy od spraw Chuya. Nie mieszaj go do tego. Jeśli nie zmienicie swojego nastawienia, stracisz Chuya. O to ci chodzi? Nie chcę, żeby Ricardo odebrał mi Chuya. Ricardo nie ma takiego zamiaru. Pragnie zbliżyć się do Chuya, bo on jest jego synem. Pragnie jego miłości i szacunku. Nie jestem tego pewna. Nie chcesz go widzieć. Coś mi się wydaje, że to ty chcesz odebrać Ricardowi prawo do widywania syna. Wybacz mi. Nie jest sam, ma Weronikę, a wiemy, jaka ona jest. W tym akurat masz rację. Nie lubię jej. Nie znoszę jej. To żmija. Ale jestem przekonana, że nic nie będzie z tego związku. Zapewniam cię. Ta nie jest pewna siebie. Znam swojego syna. Z tego związku nic nie będzie. Coś się stało z Chuyem? Nie, ale musimy pilnie porozmawiać. Tal vez mi vida sea oscura. Marina, odcinek 97. Boję się. Nie chcę, żeby Chuy był zamieszany w sprawę tej zakonnicy. Jeśli tak się stanie, mój syn zatrudni najlepszego adwokata w mieście. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji.
A to możliwe? Cała dzielnica gada o Chuy. On już nie chce chodzić do szkoły, bo koledzy mu dokuczają. Martwi mnie ta sprawa w sądzie. Chuy nie może wrócić do więzienia. Proszę się nie przejmować. Ta sytuacja się nie powtórzy. Niech Bóg broni. Pani mu wierzy? Jestem prawie pewna, że to nie on zabił zakonnicę. Prawie? Jak to prawie? Nigdy nie wiadomo, z czym wyskoczy policja. Mój syn nie trafi do więzienia. Zrobię wszystko, byleby go uratować. Co chcesz przez to powiedzieć? Jestem gotowa przyznać się do zabicia Laury. Mogą aresztować mnie, ale jego nie. Patty, bardzo mi ciebie brak, zwłaszcza teraz. Wiesz, że nie zabiłem tej zakonnicy. Idę. Wejdź, Sylwia. Cześć. Czułam, że mnie potrzebujesz. A skoro nie byłeś w szkole, ja przyszłam tutaj. Dziękuję ci za troskę. To nie troska. To miłość. Proszę cię, zachowuj się. Dlaczego wciąż mnie odtrącasz? Nie dopuszczasz do zbliżenia. W tej chwili dzieje się wiele rzeczy. Jestem oskarżona o morderstwo. Muszę się pilnować. Zaopiekuję się tobą. Tylko mi zaufaj. Wybacz. Dziękuję. Co to za łańcuszek? Należał do Patty. Po co go trzymasz? Bo mi ją przypomina i tęsknię za nią. Daj mi go. Nie. Proszę cię. Nie, oddaj. To moja jedyna pamiątka po Patty. Jeśli mi go dasz, udowodnisz mi, że jestem twoją przyjaciółką i mi ufasz. Pani byłaby zdolna przyznać się do czegoś takiego? Tak, zrobię wszystko, byleby mój syn nie trafił do więzienia. Stać ci na takie poświęcenie? Co pani o tym myśli? Nie wiem. Podejrzewa pani czuje? Lupe, niech pani powie, co wie. Może unikniemy tragedii. W dniu zbrodni Chuy był zdenerwowany. Niech go pani wywiezie z kraju. Policja może go lada moment aresztować. Wyjazd z kraju tylko pogorszy sytuację. Zatrzymają go na granicy i obwinią, bo ucieczka wydaje im się podejrzana. Jeśli Chuy zabił Laurę, to wina Weroniki, bo ona każdego doprowadzi do szału. Masz, załóż go. Dlaczego? Dostałaś go ode mnie. Ty zostaniesz, a ja odejdę. Kiedy go założysz, zawsze będziemy razem. Co to? Łańcuszek. Po co go trzymasz? Bo mi ją przypomina i tęsknię za nią. Daj mi go. Nie. Proszę cię.
Nie. Oddaj. To moja jedyna pamiątka po Patty. Jeśli mi go dasz, udowodnisz mi, że jestem twoją przyjaciółką i mi ufasz. Krześniaku, jak się masz? Jestem zdenerwowany. Nic nie zrobiłeś. Nie masz się czego bać. Byłem tego dnia w domu pani Weroniki. Krzyczałem na nią i groziłem jej. Pamiętasz mój zegarek? Zgubiłem go w domu pani Weroniki, a policja go znalazła. Rozumiem powagę sytuacji. Jutro pogadam z moim przyjacielem Bresanuttim. Ale powiedz mi prawdę. Jak daleko posunąłeś się, grożąc pani Weronice? O czym myślisz? O twojej propozycji pracy. Przecież się nie zgodziłeś. A może przywróciłabyś Federica do pracy? Co? Czy ty wiesz, o co mnie prosisz? Dyrektorem firmy może być ktoś zdolny i zaufany. A Federico Santibáñez jest zdrajcą. Dobrze by było, gdybyś przywróciła go do pracy. Ja się nie zgodzę. Wolę uczyć w szkole. Przecież on nie jest twoim przyjacielem. Powiedzmy, że tego chcę. Sama nie wiem. Może tak zrobię. Co się z tobą dzieje? Powiedz mi. Nic. Pragnę poznać twoje zdanie w pewnej sprawie. Słucham. Chuy jest głównym podejrzanym o zabicie Laury. W razie co będziesz po naszej stronie? Oczywiście. Możesz na mnie liczyć. Zawsze będę cię wspierać. Ale nie mówmy o niemiłych sprawach. Zabawmy się. Damy się zabawić? Tak. Za wcześnie na to. Twoja siostra właśnie umarła, a ty chcesz się bawić? W ten sposób objawiam swój smutek. To mój sposób na żałobę. Zgaś światło, to obejrzymy podejrzanych. To jest ofiara. To jest siostra zmarłej. Każdy by się pomylił. Są jak dwie krople wody. Nie mamy powodów jej podejrzewać, bo była kandydatką na ofiarę. Ale ja jej nie eliminuję. Profesor Ricardo Alarcón rozwiódł się z Mariną i chce ożenić się z Weroniką. Możemy wyciągnąć wniosek, że profesor jest Don Juanem. Ale dlaczego miałby zabić Weronikę Saldívar? Nadal z nią jest. Ich kłótnia nie doprowadziła do zerwania. Jest w nim zakochana. Może była żona Ricarda, Marina Alarcón, z zazdrości przez pomyłkę zabiła Laurę. Byłe żony bywają zazdrosne, choć nie kochają byłych mężów. Guadalupe Tovar wychowała syna profesora Alarcona i Mariny. Opiekowała się chłopcem prawie od urodzenia. Nie wiemy, jak dziecko trafiło do niej. Biedna kobieta chciała mieć dziecko. Chyba nie jest w to zamieszana. Nikogo nie możemy wyeliminować. Federico Santibáñez, do niedawna dyrektor firm Weroniki Saldívar.
Chodzi o duże pieniądze. Cała migłówka jest skomplikowana. Nie rozumiem, jaką rolę odgrywa tu Federico Santibáñez. Był związany z Weroniką, a teraz się pokłócili, a ona przepędziła go z firmy. Dlaczego? Trzeba to wyjaśnić. Weronika wydaje się być centralną postacią. Marina oskarża ją, że skradła jej męża. Weronika oskarża Federica o zdradę. Ale na czym polega ta zdrada? A Ricardo i Federico się nienawidzą. To się nigdy nie skończy. Cierpliwości. To najważniejsze w naszym zawodzie. Często rozwiązywaliśmy takie pokręcone sprawy. Tak będzie i tym razem. Po co przyszedłeś? Chcę się dowiedzieć, jak się czuje moja rodzina i przekazać ci wiadomości o twoim przyszłym mężu. O co chodzi? Poprosiłem Weronikę, żeby przywróciła go do pracy w firmie. Robisz to z dobrego serca, czy coś knujesz? Myśl, co chcesz. Ja ci tylko przekazuję wiadomość. Sądzisz, że w ten sposób powstrzymasz go przed wyjazdem ze mną i czuję. Ale ty jesteś agresywny. Nie powiązałem powrotu Federica do pracy z twoim planowanym wyjazdem z Chuy. Walczę o Chuy. Tak jak ty. Ty masz swoje metody, ja swoje. Pozdrów wszystkich. Dobrej zabawy z Weroniką. Ricardo Santibáñez, alias Chuy, jest głównym podejrzanym. Jego zegarek leżał obok ciała. Kilka godzin wcześniej był w mieszkaniu i groził Weronice, która miała na głowie rudą perukę. Potem założyła ją z Marva Laura, stąd pomyłka zabójcy, który wziął ją za tamtą. Dlaczego Chuy groził Weronice? Coś musiała mu zrobić. Tego chłopca niedawno adoptował Federico Santibáñez, narzeczony jego prawdziwej matki Marina. Nosi jego nazwisko. Ricardo Alarcón nie chciał go uznać za syna, bo nie uwierzył żonie, że jakiś zakapturzony człowiek skradł jej dziecko. Byli w separacji. Ricardo i inni sądzili, że dziecko nie żyje i traktowali słowa Mariny za skutek choroby psychicznej. Przyda nam się psychiatra. Chłopak zaginął do czasu, kiedy pewnej nocy wszedł, by okraść dom swoich rodziców, nie wiedząc, że to oni. Wtedy się spotkali, matka i syn. Ona go obroniła. Gdy trafiła do domu, Lupe dowiedziała się, że chłopak jest jej zaginionym synem. Ten aniołek jest jeszcze w coś zamieszany? Nie, ale miał wypadek samochodowy, w którym stracił życie niejaki Tuercas. W tym samochodzie był też Julio, którego szukała policja. Był oskarżony o porwania i inne rzeczy. Powiedz mi, z kim się zadajesz, a ja ci powiem, kim jesteś. Sądząc po jego przyjaźniach, wiemy, kim jest Chuy. Ludzie uważają go za dobrego chłopaka. Moim zdaniem to morderca. Nie tak szybko. Wszyscy mieli powód, by zabić Weronikę. Leandra, służąca bliźniaczek, słyszała, jak Chuy groził Weronice. Następna. Ona ma problemy psychiczne, prawda? Tak. Podobno wyobraża sobie różne rzeczy. Czy naprawdę sobie je wyobraża? Czy ktoś chce nam wmówić, że to wariatka? Ona twierdziła, że Chuy jest niewinny. Alberta Alarcón, matka profesora Alarcona.
Jest wrogiem wszystkich kobiet, które zbliżą się do jej syna. Jest zazdrosna. Nie chce, żeby Ricardo ożenił się z Weroniką. Ale czy zabiłaby ją z tego powodu? To nielogiczne, ale nie niemożliwe. To już wszyscy. Posłuchajmy jeszcze raz rozmowy pani Mariny i Weroniki tuż przed zbrodnią. Marino, daj mi spokój. Moje życie to moja sprawa. A ty odczep się od mojej rodziny, bo cię zabiję. Zarówno Marina, jak i jej syn są podejrzani. Grozili Weronice. Ale Federico niedawno stracił pracę w firmie Weroniki i też miał powód, żeby ją zabić. Ja nie wykluczam profesora Alarcona. Każdy może być winny. Nawet najmniej podejrzany może być mordercą. Nie wykluczam także kobiety, która wychowała Chuyo. Guadalupe Tovar też może być morderczynią. Rozmawiam z wami, bo muszę się wygadać. Widziałyście, jak dorastał mój syn. Pomagałyście mi. Też go kochacie. Trudno mi w to uwierzyć. Znam go od małego i wiem, do czego jest zdolny. Sądzisz, że mnie jest łatwo myśleć o czymś takim? Nawet o tym nie myślę. A jak mam to zrobić? Wszystko pasuje. Nawet nie wiecie, w jakim stanie był Chuy, kiedy do niej pobiegł. Cały kipiał ze złości. Poza tym to dziwne zniknięcie. Niczego nie pamięta. Nie wie, gdzie był i co robił w chwili, kiedy zabili zakonnicę. Tutaj go nie było. Ani w domu, ani na osiedlu. Już nie wiem, co myśleć. Bardzo się boję. Sprawa nie jest prosta. Mnie też to nie pasuje. Mam ci to powtórzyć? Wszystko pasuje. Był wściekły, kiedy znalazłyśmy cię tu pobitą przez Julia i Twerkasa, których nasłała ta Weronika. Ja tak nie sądzę. Chuy miałby zabić zakonnicę? On nie potrafiłby zabić nawet zwierzątka. Nie zrobiłby czegoś takiego. To się powinno liczyć. Poza tym jest moim wcześniakiem i znam go. Jakbym go sama urodziła. On nie zabił zakonnicy. Niedługo znajdzie się winny, który chce wrobić w to Chuya. Jak się czujesz? Mal. Fatalnie. Cieszę się, że tu jesteś. Chciałam cię zobaczyć. Muszę cię o coś poprosić. Nie zostawię mnie samego nigdy. Jak możesz mnie o to prosić? Szukałam cię przez tyle lat. A teraz miałabym cię zostawić? Nie jesteś sam. Wszyscy jesteśmy tu dla ciebie. Pomogę ci w każdej sprawie, która ci zagraża. Kocham cię. Pora spać. Chciałabym już wrócić do Acapulco. Dobry wieczór. Jak się czuje moja ulubiona pacjentka? Lepiej. Chcę już wrócić do rodziny. Niedługo będziesz mogła to zrobić. Naprawdę? To cudowna wiadomość.
Chcę wrócić do Acapulco, zobaczyć rodziców i narzeczonego. Kocham cię, Patty. Synku, nikt cię nie skrzywdzi, bo ja zawsze będę cię chronić. Dziękuję, mamo. Cieszę się, że cię odnalazłem. Hola, Federico. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Kochani, jak się masz? Dobrze, a ty? Jak się masz? A ty? Jacyś ludzie obserwują dom. Co takiego? Pewnie policja chce mnie aresztować. Spokojnie. Przypuszczalnie sprawdzają, kto wchodzi i kto wychodzi z domu. Prowadzą śledztwo. Gdyby chcieli cię aresztować, już by to zrobili. Niczym się nie przejmę. Odwiozę cię do domu. Dziękuję. Nie zostawiaj go samego. Nie martw się. Mam wiadomość o Weronice. Ricardo prosił ją, żeby ponownie cię zatrudniła. A ona chce to zrobić. To mi się nie podoba. Wolę żebrać lub umrzeć z głodu, niż pracować z taką kobietą jak Weronika. Mogę się już położyć? Nie potrzebuję cię, ale posiedź tu przy mnie. Ja? Tak. Usiądź na chwilę. Słucham. Masz wieści od córki i wnuków? Niedawno dzwonili. Ale połączenie się przerwało. Pewnie zabrakło im pieniędzy. Mąż mojej córki niewiele zarabia. Nie starcza im nawet na wykarmienie moich wnuków. Bardzo się tym martwisz, prawda? Dzieciaki zawsze chorują. Nie mogę spać po nocach, myśląc o nich. No to może do nich pojedziesz? Chciałabym, ale nie stać ich na wykarmienie jeszcze jednej osoby. Zresztą tutaj jest dużo pracy, a tam bieda jest okropna. Wyobrażam sobie, to musi być straszne. Ale muszę ci coś dać. Bo od dziecka się nami opiekujesz. Nadeszła chwila, żebym ci się odwdzięczył. Dam ci dom, w którym zamieszkasz z córką i wnukami. I niczego wam nie zabraknie. To nie jest sen, tylko szaleństwo. Wcale nie. Możesz na to liczyć. Dam ci dom. Naprawdę? Dom? Jestem ci wdzięczna. Jesteś taka dobra. Niech cię Bóg błogosławi. Nie mów tak. Chciałabym cię o coś poprosić. Co tylko pani zechce. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mów. Powiedz policji, kiedy będziesz zeznawać. Powiedz, że Chuy zabił Laurę. Nie proszę cię, żebyś kłamała. Powiedz tylko prawdę. Chuy groził, że mnie zabije. Pobił mnie. Napadł na mnie. To bandyta. Nie może chodzić po ulicy. On jest odpowiedzialny za śmierć Laury. Musimy pomścić tę śmierć. Zrób to dla mnie. Pamiętaj, że dam ci dom, w którym zamieszkasz z córką i wnukami.
i dam ci 2 miliony peso, żebyś była szczęśliwa. Ale musisz powiedzieć prawdę. Zeznaj, że Chuy jest zabójcą Laury. Przecież kochałaś Laurę, dobrze? Wyjrzałam. Nadal nas pilnują. Stali tam całą noc. Rano też tam byli. Czego chcą? Martwię się tym. To mnie denerwuje. Trzeba coś zrobić. Naruszają naszą prywatność. Zawiadom Ricarda. Nie zadzwonię do domu Weroniki. A dlaczego? Nie będę im przeszkadzać. A ja tak. Połącz mnie z tą żmiją. Daj mi Ricarda. Przykro mi, jeszcze śpi. I nie zamierzam mu przeszkadzać. Masz go natychmiast zawołać. Wyrażę się jasno. To pomyłka. Co się stało? Ta gnida odłożyła słuchawkę. Kto to był? Pomyłka. Ale przed chwilą zadzwonił Federico i po chamsku poinformował mnie, że nie przyjmie posady w mojej firmie. Nie wiem, dlaczego cię posłuchałam. Nie spodziewałem się pani uprzejmości. Ty zresztą też byłaś niemiła. A czego oczekiwałeś? On nie zasługuje na uprzejmość. Dlaczego chciałeś, żebym do niego zadzwoniła? Bo był dobrym pracownikiem. To prawda, ale jest też szczurem i zdrajcą. Federico Santibáñez jest traidor, Ricardo. Czy tak będziesz o mnie mówić, jeśli się rozstaniemy? Skądże? A wiesz dlaczego? Bo nasz związek nigdy się nie skończy. Będę zawsze z tobą. Ale afera dziewczyny. Jaka ciekawa wiadomość. Zabójstwo zakonnicy. Nie podali nazwiska mordercy, bo on jest nieletni. Ale to przecież jasne. To Chuy. Zresztą sam mi to powiedział. Wiedziałam, że ją zabiję, bo był u mnie i przekazał mi swój plan. Wyznał mi, że zawiezie ją do domu i udusi ją, a potem strzeli jej w głowę i wyrzuci jej zwłoki do morza, żeby rekiny ją zjadły i nikt jej nie poznał. To straszne. Chłopak morderca. Właśnie. Wczoraj powiedziałaś, że zabił mnóstwo zakonnic w klasztorze. Rzeczywiście, tak mówiłam. Ale tak było napisane w gazetach. Jednak musicie być czujne. Bandyta gania luzem. Policja go nie aresztowała. On jest zbiegiem. Uważajcie na tego potwora. Tak, uważajcie. Jest taki przez Lupę, bo ona nie umiała go wychować. Milcz. Przesadzasz. Dawaj gazetę. Będziecie odwiedzać Chuya w więzieniu? Bo dostanie co najmniej 20 lat. Ugryź się w język, żmijo. A wy pamiętajcie, Chuy nie jest zbiegiem i nie jest mordercą. To dobry chłopak. Zazdrościcie mu, bo Chuy jest najuczciwszym chłopakiem na osiedlu pełnym przestępców. Niczego nie zmyślam. Tu napisali, że Chuy jest głównym podejrzanym. Obetnę ci język.
Chuy zaproponował mi, żebym została jego wspólniczką. Schował broń w moim domu. Zaraz dostaniesz. Chce mnie pobić, bo mówię prawdę. Bo ja mówię tylko prawdę. Głównym podejrzanym jest Chuy. Idę się wykąpać. Czekam na ciebie. Chcę porozmawiać z adwokatem, żeby bronił Chuya. Na wypadek, gdyby ktoś go oskarżył. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Zaufaj mi, jestem z tobą. Nic nie mówiłem. Chcę się tylko upewnić. Wykąpię się. Weronika. 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 Co się stało? Niedobrze mi. Zabierz to do kuchni. Ta ryba śmierdzi. Po raz ostatni z nim wyszłam. Nie ty o tym decydujesz. W tym domu ja mam tu ostatnie słowo. Jasne? Sądzisz, że wszystkich trzymasz w garści? Już tak nie jest, Weroniko. Nie zauważyłaś, że już mną nie rządzisz? Nie łudź się. Zaproponowałaś Leandrze 2 miliony, żeby oskarżyła Chuya o zabicie Laury. Leandrze zaproponowałam 2 miliony, a tobie mogę zaproponować coś bardziej radykalnego. Znikniesz z powierzchni ziemi. Wersja polska TVN.